Cześć kochani! Jakiś czas temu zrobiłam dla Was kurs na łapacz snów, a dzisiaj przejdziemy sobie poziom wyżej, podniesiemy sobie trochę poziom trudności i pokażę Wam, jak taki łapacz zrobić na szydełku i postaramy się też pokombinować trochę, żeby był cieniowany. No to co? Zaczynamy? Do zrobienia łapacza będziemy na pewno potrzebować bazy. U mnie jest to akurat karbowana obręcz 25. Możecie oczywiście użyć innego rozmiaru, tylko wtedy będziecie musieli dopasować sobie ilość oczek. Jeśli chodzi o włóczkę, to zdecydowałam się na flowersa, żeby uzyskać takie delikatne przejścia kolorów. Będziemy musieli trochę pociąć i pokombinować i myślę, że ostatecznie zejdzie nam jakaś 1/3 motka, więc możecie zawsze zrobić sobie taki łapacz przy okazji robienia jakiejś chusty. Użyjemy szydełka 3 mm, przyda nam się klej w pędzelku, zabezpieczymy sobie nim owinięcie bazy, żeby nic nam się nie odwinęło. Potrzebna nam będzie igła do włóczki i tradycyjnie ostre nożyczki. Zrobimy w cieniowanej wersji ten wzór, który przygotowałam dla Was tutaj. Zrobimy też te cieniowane dyndadełka na dole. Problem z flowersem jest taki, że odcinki pomiędzy supełkami są znacznie dłuższe niż potrzebujemy. Dlatego właśnie będziemy musieli kombinować. Ja zacznę od zewnętrznej strony, bo chcę użyć błękitnego koloru. Na początek robimy magiczne kółko. Robimy 3 oczka łańcuszka. A potem wewnątrz kółka robimy sobie 15 słupków. Na końcu zaciskamy sobie to wszystko w kółeczko. Łączymy oczkiem ścisłym w trzecie z tych początkowych oczek i mamy pierwsze okrążenie. Drugi rząd zaczniemy od 4 oczek łańcuszka, które będą się liczyć jako słupek i oczko. W drugim okrążeniu robimy 1 słupek w kolejnym oczku, a potem 1 oczko łańcuszka. I powtarzamy. Na końcu łączymy sobie oczkiem ścisłym. Dobra, mamy to środkowe kółeczko, teraz zrobimy te ciemniejsze pęczki tutaj. W pierwszej przerwie między słupkami robimy pęczek. Owijamy włóczkę i wyciągamy pierwszą pętelkę. Przechodzimy przez 2 pętelki, zostają 2. Owijamy włóczkę i przeciągamy jeszcze raz. Znów przechodzimy przez 2 pętelki i zostają nam 3. Jeszcze raz owijamy, przeciągamy i przechodzimy przez 2 pętelki. I na szydełku mamy teraz 4 i przechodzimy przez wszystkie. I mamy pierwszy pęczek. Robimy 5 oczek łańcuszka. I w kolejnej przerwie robimy kolejny pęczek. I znów 5 oczek. Powtarzamy tak aż do końca okrążenia. Z czasem robótka może nam się trochę falować, raczej nie będzie to takie idealne koło, ale nie przejmujemy się tym, bo to wszystko nam się jeszcze ładnie naciągnie. Robimy oczko ścisłe w czubek pierwszego pęczka. Odcinamy końcówkę i przeciągamy przez oczko. Teraz zaczyna się ten trudny etap. Musimy się dostać do jaśniejszej części flowersa. Najłatwiej po prostu przewinąć sobie ten cały pozostały kawałek niebieskiego na cokolwiek, co macie pod ręką. Ja użyję rolki po papierze. Ok, mamy supełek, więc odcinamy nitkę. Podklejamy, żeby się nie odwinęło. Tego moteczka nie odkładamy sobie nigdzie daleko, jeszcze nam się przyda. Nową nitkę doczepiamy sobie w dowolnej przerwie, robiąc oczko ścisłe. Dodajemy jeden półsłupek. Robimy 7 oczek łańcuszka. W kolejnej przerwie zrobimy znów półsłupek. I kolejne 7 oczek. I powtarzamy do końca okrążenia. Na końcu znów łączymy oczkiem ścisłym i odcinamy włóczkę. Kolejne okrążenie zrobimy tym samym kolorem. Znów dołączamy nitkę oczkiem ścisłym i robimy półsłupek. Teraz pomiędzy półsłupkami będziemy dodawać 9 oczek łańcuszka. Więc robimy na zmianę półsłupek i 9 oczek do końca okrążenia. Na koniec znów łączymy z pierwszym półsłupkiem i odcinamy nitkę. Tak jak już wspominałam, to kółeczko nam się trochę rozjeżdża na boki, ale się nie przejmujemy. Znowu zmieniamy kolor. Każdy kolor zwijamy sobie w osobny motek. Mamy już kolejną nitkę, więc dowiązujemy ją w dowolnej przerwie. Robimy półsłupek. I tym razem 11 oczek łańcuszka. I schemat będzie ten sam. Jeden półsłupek, 11 oczek i powtarzamy do końca rzędu. Łączymy standardowo oczkiem ścisłym. Zrobimy teraz pierwszy z tych gęstszych rzędów. Dołączamy znowu nitkę w którejś przerwie. I w tej samej przerwie robimy 5 słupków. Dodajemy 7 oczek. A potem kolejne 5 słupków w następnej przerwie. I powtarzamy do końca rzędu. Na końcu łączymy oczkiem ścisłym, po czym odcinamy włóczkę. Teraz musimy dostać się do kolejnego koloru, więc nawijamy sobie osobno kolejny motek. Doczepiamy ostatni kolor w dowolnej przerwie i robimy 7 słupków. Robimy jedno oczko łańcuszka i będziemy się teraz wbijać w środkowy słupek z tych 5. I robimy słupek. Dodajemy jedno oczko łańcuszka, a potem znowu 7 słupków. Powtarzamy w ten sposób aż do końca rzędu. To będzie dokładnie ten rząd tutaj. Łączymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Ostatni rząd robimy tym samym kolorem. Dołączamy nową nitkę w środkowym oczku z tego zestawu 7. I robimy 7 oczek łańcuszka. Po czym wbijamy się w ten środkowy słupek i robimy półsłupek. I dodajemy kolejne 7 oczek. Wbijamy się znów w środkowy słupek z serii 7 i powtarzamy do końca rzędu. Na końcu standardowo oczko ścisłe. Odcinamy i zabezpieczamy nitkę. I główną część łopacza mamy gotową. Musimy teraz owinąć naszą bazę włóczką. W tym celu najlepiej będzie odciąć sobie kawałek włóczki. Naprawdę nie polecam owijania całym młotkiem. Zawiązujemy końcówkę na bazie i zaczynamy owijać. Jeśli nie musicie trzymać tego w ręku, to jest łatwiej, obiecuję. Jeśli już skończy nam się nitka, to wiążemy supełek. Ja go jeszcze dla pewności posmaruję odrobiną kleju. Dowiązujemy nowy i owijamy dalej. Kiedy mamy już gotowe kółko, to musimy jeszcze dowiązać lub doszyć do niego bazę. Kawałek włóczki nawlekamy w tym celu na igłę. Przywiązujemy bazę do jednego z oczek. I teraz przechodzimy przez bazę i od dołu przez każde oczko, przyszywając nasz łapacz. Nie przejmujcie się, jeśli nie będzie super równo. Potem to sobie wyrównamy. Wiążemy supełek i jego też dobrze jest na koniec podkleić. Teraz musimy ukryć i zabezpieczyć wszystkie pozostawione nitki. I proszę, od razu lepiej. Jeszcze tylko dyndadełka. Ja pocięłam sobie wszystkie kolory osobno na kilka pęczków po 16. Długość pojedynczej nitki to jakieś 1,5 metra, bo tak sobie wymyśliłam, że nitki będą właśnie takie bujne i długie. Do zrobienia ich korzystamy z pozostawionych wcześniej resztek flowersa. Doczepiamy je po prostu do naszego kółka w takiej kolejności i układzie, jaki sobie wymyślicie. U mnie jest to 5 białych pęczków na środku, potem po 3 ciemniejsze z każdej strony, 2 jeszcze ciemniejsze i na boku znowu po 3 zupełnie niebieskie. Doczepiamy kawałek nitki do zawieszania i nitki na końcu musimy jeszcze trochę wyrównać. I łapacz gotowy. I gotowe! Mój łapacz prezentuje się tak, może pokażę Wam tutaj, natomiast ta czarna wersja, którą pokazywałam Wam wcześniej, wygląda w ten sposób, także koniecznie dajcie mi znać, która wersja bardziej Wam się podoba, dajcie mi znać, czy mieliście jakikolwiek problem ze zrobieniem go, no i chwalcie się zdjęciami swoich łapaczy, wpadajcie do naszej grupy na Facebooku, dawajcie łapki w górę i do zobaczenia!